Siemano, witam. To znowu tak samo zaczynamy film niemożliwe. Trzeba coś innego wymyśleć. Siemanko. Dzisiaj zajmiemy się problemem, a mianowicie jakim? Nie działają światła, jak wrzuci się wsteczny bieg. Znaczy działają, jak się tylko dopchnie lewarek. Podejrzewam, że czujnik jest jakiś zdrupiony. O Jezu. O, już działają. Co jest? A, już nie działają. No dobra. No. Coś jest nie tak. Musimy to sprawdzić. Po prostu przestały działać. Spróbujemy najpierw odtąd. Tutaj gdzieś... Kurde, otworzyć to. Coś widzę, że to nie będzie takie łatwe do zrobienia w rękawiczkach. I dobra, spróbujemy to otworzyć. Na tym mi się udało. O, jest. No i co my tu mamy? Tu jest jakaś tuleja. Jakaś tuleja jest. Jak tak dopycham, to działa. Gdzie to idzie? Teraz wam pokażę, tylko najpierw sam muszę to obejrzeć, jak wygląda sytuacja. Gdzie tu jest ten czujnik? Gdzie tego szukać? Niby pisali, że tam gdzieś pod maską. Jedni, że na skrzyni biegów. I wygląda na to, że będzie trzeba wszystko posprawdzać. Jak do lewej, to trzeba dopchnąć mocno lewarek. Mieć nadzieję, że to się nie wyłączy, ale to i tak nic z tego. Jeszcze przy okazji byśmy sobie może podłączyli go pod prostownik. Nie żeby coś było nie tak, czy z akumulatorem, ale jak jest nowy, to lepiej doładować go trochę, żeby miał. Tu widzę, jest jakiś czujnik, ale to jest chyba czujnik od obrotu wałka. Myślę, że to jest chyba pod samochodem, tak jak pisali gdzieś tam. Będzie trzeba się tam wczołgać. Czemu to się tak szybko zepsuło? Przecież tu nie ma wcale tak dużo kilometrów przejechane. Tak jeszcze patrzę na ten stary akumulator i chyba, chyba on faktycznie nie był wymieniany w ogóle. 2010. 10 lat wytrzymał, kurde. No 10-9, bo już słabiej było w tamtym roku, ale no... W sumie samochód dużo nie jeździł, więc mógł tyle wytrzymać. No i dobra, bateryjka podłączona, akumulator znaczy, i ładuje się nam tu. Niech się doładuje do tych swoich 80 amperogodzin. Pewnie parę godzinek i będzie już naładowany. I będzie dobrze. No i co panowie, nigdzie jej nie widzę na razie, znaczy nie widzę tego czujnika całego. Więc nie jest dobrze. Kurde, to się trafiło teraz. Trafiła się robota z szukaniem czujnika. Ciekawe, czy się uda to znaleźć w ogóle. Gdyby ktoś tego przypadkiem nie dał na to. W sensie tutaj, jak jest ten... cała obudowa od lewarka skrzyni biegów, no ale chyba nie. Kurde, miał roboty. Nawet nie wiadomo, jak to zdjąć. Słuchajcie, znalazłem w opisie w internecie, że to jest to. Teraz to odłączyłem. Pokażę wam, że w ogóle te światła nie działają. Nie pokażę wam w sumie, ale uwierzcie na słowo, że nie świecą się, bo nie mam w sumie jak mam tego pokazać za bardzo, ale nie świecą się w ogóle, więc to jest ten czujnik. Może wystarczy go troszkę przedmuchać, ale chyba jest zrobiony. Ale fart, kurde, tu tyle tych kabli, a ten jeden akurat. Czy zaraz go podłączymy z powrotem? O, tu jest to, nie? To jest ten kabel i on tu idzie. Mam nadzieję, że ta wtyczka jest dobra, bo... Ale chyba tak. Zobaczmy. O, już działa, kurwa. Wystarczyło... Wystarczyło wtyczkę trochę rozruszać i już działa. Panie, kurwa. O, już nie działa. No chyba jednak będzie trzeba... wymienić ten czujnik. Nie,
ale to będzie wina czujnika raczej, bo to... Jakby był kabel, to by... To by nie działało raz tak, raz nie. To raczej wina czujnika jest. Bo kabel jest raczej dobry. Będzie to trzeba wykręcić i poszukać takiego czujnika. Widziałem na Allegro, to jest... Musi być pewnie do skrzyni sześciobiegowej. No i da się to znaleźć. Chyba to nic nie da, idę po klucze płaskie, bo tu chyba tylko płaskim się da. I go wykręcimy. Chyba już odłączę. Także jakby ktoś pytał, to jeszcze raz pokazuję, to jest ten czujnik. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo jak odłączam, no to raczej to powinien być ten i go tu trzeba odkręcić. No i tak wyjdzie taka wtyczka i tak to jest. Dobra, idę po klucz płaski, zaraz wam powiem jaki rozmiar i to się wykręci i poszukamy w internecie może albo... Kurde, już w samochodowym nie znajdę. To będę musiał przez internet zamówić, ale dobra. Nie są to też aż tak ważne światła chyba, nie? Będzie się uważać, jak się będzie cofać i będzie dobrze. No i co, byłem po klucz. Niestety 22 tu nie pasuje. Wstawiam 24 albo jakiś większy jeszcze nawet. Ale chyba 24. 24 jest dobry, ale chyba... Nie, luźny trochę. To co to by było? 23? Taki dali do dupy klucz? Możliwe. 22 nie pasuje, to co? Nie pasuje, no to co to było? O, nawet ładnie poszło. Nie, samochód stary, to wszystko fajnie idzie. Tak słabo jakby przykręcony był. Nie wiadomo, czy to też nie była przyczyna. Weź go dokręć najpierw może. Dokręcimy go. A jak to nic nie da, to znaczy, że to nie jest... To znaczy, że to nie jest przyczyna, ale może akurat, kurde. Wiem, że nic nie widać pewnie, no ale staram się, żeby było widać. Kurde, jak tutaj tym kluczem dojść? Nie wiem, ile on tutaj newtonometrów musi mieć ten klucz. Znaczy ten klucz, ten czujnik. Ale tak fest go przykręcę. Dobra, dokręciłem. Zobaczmy teraz. Nic to nie dało. I co, tak to wygląda. Tu jest jakaś kulka, pewnie jak tu wchodzi lewarek, to dociska. No ale to jest zwykły czujnik, no. Mógł się zepsuć. Nie wiem, czy tu znajdę jakieś numery, ale jak znajdę, to wam dam znać, chociaż coś tu jest, widzę. O, jest Ford i jest nawet numer części w tym miejscu, więc można sobie po tym pewnie znaleźć jakąś. Fajnie by było oryginalną, ale znając życie, oryginalne będą drogie. A nie jest jakiś do dupy dostęp. To zamiennik można też kupić jakiejś dobrej jakości, więc... Więc powinno być dobrze. No, także chyba mamy tutaj przyczynę niedziałającego światła wstecznego. Taka pierdoła, a troszkę się naszukałem tego, więc... Mam nadzieję, że to jest to. Przynajmniej na to wychodzi, bo jak tyczka od tego odłączałem, to w ogóle nic nie było. No, na tą chwilę to muszę chyba podłączyć z powrotem, jak sobie znajdę część. Żeby tam po prostu nie naleciało jakiegoś syfu przez tą dziurę tam do środka, bo to pewnie do skrzyni biegów idzie później. Także taki czujnik muszę zamówić. I może przy montażu się będziemy już tylko widzieć. Bo to będzie pewnie chwila. Tylko podłączyć i być dobrze. Spróbujemy zrobić szkołę druciarstwa. Włożymy taki drucik, który nam zewrze tutaj dwa piny i zobaczymy, czy nam zadziałają światła. Powinny zadziałać według mnie. Zmostkowałem to drucikiem.
O, i proszę bardzo, chodzą. Działają. Także to jest raczej 99% to jest czujnik, bo wątpię, żeby coś tam się w skrzyni biegów poprzestawiało. No, ale ważne, że działa. Czujniczek muszę zamówić chyba w samochodowym, bo nigdzie nie widzę w internecie, żeby był taki sam. Więc z tym trochę lipa jest, ale damy radę. Dobra, bo się żarówki poprzepalają. Ale działa. Sprawdzone drucikiem. No i dobra panowie, przyszedł czujniczek. Akurat Stoprana mieli w samochodowym, więc spoko. Pokażę wam jak on wygląda. Praktycznie jest identyczny, a nie mogłem takiego znaleźć w internecie, więc dobrze, że tutaj kupiłem. Myślę, że będzie pasował. Tak on wygląda, czyli bardzo, bardzo podobnie. Niestety nie będziecie za bardzo teraz nic widzieć, bo jest ciemno dość. Już godzina późna. 22. Szybka robota, już będzie wymienić, to jest raz, dwa. O! Ładnie poszedł, bo go nawet nie dokręcałem. Miejmy nadzieję, że ładnie wyjdzie. O kurde, ale wtyczki nie obłączyłem, ale zaraz ją odłączę. Co to? Lata jakieś, kurde. Komary. Ostatnio komar mi w pokoju latał, nie wiadomo skąd. Dobra, zobaczmy sobie te czujniczki. O, idealnie chyba wymierzone są. Patrzcie, z prawej oryginalny, z lewej zamiennik. Ta, nie wiem, tej uszczelki smarować to czymś czy nie? Może nie, sama się może posmaruje. Dobra. Wkręcamy nowy i po robocie. Hops. Kurwa, coś nie chce wkręcać. O, wkręca się, dobra. Hops. Dokręcimy go zaraz. Kluczykiem troszkę. Aby tylko złapać i będzie dobrze. Sorry, że nic nie widać, no ale po prostu jest słaby dostęp i ledwo sam coś widzę, więc musicie się opierać na tym, co to wam wcześniej tutaj pokazywałem. O, dobra, starczy. Pokażę wam, że zamontowany, żeby nie było ściemy. Widać, tam ładnie się świeci. Hops. O, widać, widać. Cyk. No i dobra, i podłączamy wtyczkę. Sprawdzamy, czy działa. Działa to. Koniec tego dobrego. Nie weszło. Idziemy sprawdzić, czy wsteczny działa. Klucz odłóż, żebyś nie zapomniał. Pojedzie teraz, jakiś klucz. Dobra. Idziemy sobie. 12.40, kurde. Kto to widział tak późno przy samochodzie robić? A, bo wsteczne włączone, to pewnie dlatego tak ciężko weszło. Nie wiem, czy nie dokręcę, bo moje wsteczne to mógł nie dojść. O, panie, elegancko działa teraz wsteczny. Aż się wszędzie świeci, kurde. Panie, kurde. Możesz teraz rzucać wsteczny. Patrzcie, jak się świeci tam. Widać, widać. O, proszę bardzo. Cyk, wrzucam bieg. Wcześniej tylko tak mogłem zrobić i się paliło, a teraz cyk. Wrzucamy wsteczny i wszystko gra. Zobaczymy jak odpala. Dopiero zwrócił z trasy, więc powinien normalnie odpalić. Ops. Panie, pali kurde od strzała. Cyk wsteczny, działa, działa. Lux, dobra. Także co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za obejrzenie, jeśli wam się film przydał albo spodobał, dajcie łapę w górę. No i to by było na tyle. Jeszcze sprawdzę sobie, czy faktycznie jest dobrze dokręcony ten czujnik, żeby nie było, że tam na wstecznym był i go dociskało, ale chyba nie. Także do kolejnego odcinka, na razie. Cześć. Dobra, spadamy, bo ciemno jest. Ciemno już zgasły wszystkie światła. Ciemno już noc nadchodzi. Głucho. O kurde, żebyś telefon nie stracił.